Dzień dobry, witam wszystkie bliźniacze płomienie spod znaku zodiakalnej ryby. W czytaniu ogólnym na rok 2019 dla Was, moi drodzy. Zanim przejdę do czytania, powiem króciutko, jeżeli ktoś by sobie życzył czytanie prywatne, jest taka możliwość, oczywiście możecie zamawiać poprzez maila. Mój adres mailowy jest podany w opisie kanału. Tymczasem przejdziemy sobie do czytania ogólnego bliźniacze płomienie spod znaku ryb. Zodiakalne rybki. Ogólna energetyka roku 2019 to jest karta wisielca, czyli takie wstrzymanie, unieruchomienie w pewnych sprawach. Mam wrażenie, że po prostu ciężko Wam będzie ruszyć do przodu z różnymi sprawami. Nie bardzo będziecie mieć pomysł na to, jak to rozegrać. Takie Wasze działania będą troszeczkę sparaliżowane, takie zamrożone. Będziecie bardziej trwać w stagnacji, aniżeli w jakimś konkretnym działaniu. Wasze ewentualne działania mogą po prostu się opóźnić w czasie. Czyli będzie taki ten brak decyzji, takie niezdecydowanie w niektórych sprawach. Może być taka sytuacja, że i chciałabym, i boję się, czyli chcemy coś zrobić, ale no coś nas jednocześnie blokuje, coś nas hamuje, nie jesteśmy w stanie ruszyć z tym do przodu. Tak wygląda, moi drodzy, ogólnie rozkład dla Was. Po jednej stronie mamy aspekt żeński, po drugiej stronie mamy aspekt męski. I znając już ogólną energetykę, możemy sobie przejść do omawiania poszczególnych kart. Zaczniemy od aspektu żeńskiego, jak to zwykle czynię. Co Wam będzie pomagało, co Wam będzie pomocne w roku 2019? Macie, moi drodzy, dwójkę monet i szóstkę kielichów. I Wy tutaj jak gdyby rozliczycie się z przeszłością. Pozostawicie za sobą być może jakieś bolesne wspomnienia, jakieś traumy, jakieś przeżycia, może nawet z dzieciństwa, które się za Wami ciągnęły przez długie, długie lata i nie mogliście sobie z tym poradzić. Czyli będzie takie u Was dokonanie wyboru, że chcecie żyć w tu i teraz, już nie obciążać się, nie obarczać tą przeszłością. Być może wybaczycie komuś jakieś zadawnione krzywdy, które Wam zostały wyrządzone w przeszłości, jakieś zadawnione urazy, po prostu takie rozliczenie się z przeszłością będzie dla Was pomocne i będzie w zasadzie jedynym wyjściem, żeby tutaj jakby ruszyć do przodu z tej energii wisielca, żeby przełamać ten impas. Co Wam będzie na drodze do tego przeszkadzało z kolei, moi drodzy? Król mieczy oraz ósemka denarów. Co oznacza po prostu, żeby nie myśleć za dużo, nie rozmieniać się na drobne. Pracować nad tym, by iść do przodu, czyli nie żyć właśnie w takim świecie gdzieś tam zastanawiania się, co by było gdyby, porównywania różnych opcji, że tak powiem, tylko po prostu śmiało pójść do przodu, bez wikłania się w różne sytuacje. Czyli właśnie też odpuszczenie tych rzeczy z przeszłości będzie tutaj możliwością pójścia jak gdyby naprzód. Czego sobie na chwilę dzisiejszą, na chwilę obecną jeszcze nie uświadamiacie? Macie kartę arcykapłana oraz dwójkę buław. No i to jest takie nieuświadamianie sobie jeszcze, jak szeroki i bogaty jest świat Waszej duchowości, Waszego wnętrza, jakie otwiera się przed Wami nowe perspektywy, jakie się otwierają, jaką otrzymacie szansę rozwoju, czyli to jest takie otwarcie się na wybór szerszego spektrum życia i to będzie dla Was dostępne. Czyli coś Was wezwie do rozwoju, coś Wam da taki impuls do poszukiwania, do zadawania pytań, do oczekiwania od życia czegoś więcej. No a Wy będziecie musieli tutaj zadecydować, czy ważycie się na to, żeby pójść w tym kierunku, czy po prostu zostawiacie wszystko tak, jak jest i cały czas jesteście osadzeni w tej przeszłości, mocno zakorzenieni w tych starych zadrach, w jakichś takich no, niekoniecznie korzystnych układach, w jakichś starych schematach, które co prawda są dla Was obciążające i nie dają Wam zadowolenia, nie dają Wam radości życia, ale no, taka opcja jest po prostu bezpieczniejsza, więc tutaj trzeba wykazać dużo odwagi, żeby pójść o krok naprzód, żeby pójść w stronę takiego przewartościowania w zasadzie swojego życia. No i na dzień dzisiejszy może właśnie
nie macie jeszcze tej świadomości, że tak trzeba będzie zrobić, całkowicie zrewidować, przewartościować, pójść jakby w innym, nowym kierunku, ale ta świadomość przyjdzie z czasem. Natomiast no, do czego dojdziecie w 2019 roku? Do jakich refleksji, do jakich nauk, co uda Wam się osiągnąć? Macie tutaj giermka kielichów oraz królową denarów. I to jest takie, powiedziałabym, symboliczne narodzenie się na nowo. Czyli jak gdyby tutaj odkryjecie pełnię waszego wewnętrznego światła. To może oznaczać takie uzdrowienie traum, ulepszenie swojego życia, przytulenie naszego wewnętrznego dziecka. Zresztą no, paść kielichów to jest właśnie to dziecko, które domaga się jakichś głębszych uczuć. Być może tego nigdy nie otrzymywaliście w życiu. Być może nie otrzymujecie tego od partnera. Być może nie otrzymaliście tego w dzieciństwie od rodziców, od opiekunów. Być może tego wam właśnie przez całe życie brakowało i teraz wy sami możecie wziąć stery waszego życia we własne ręce i ukoić to wewnętrzne dziecko w was, przytulić sami siebie mocno do serca, te wasze traumy przepracować. I wasi przewodnicy duchowi mówią tutaj wprost, staniecie w całym swoim majestacie, czyli wy wreszcie odkryjecie swój pierwiastek boskości, odkryjecie swoją moc, swoją siłę, coś co w was drzemie i było głęboko uśpione poprzez przebaczenie, poprzez zapomnienie zadawnionych krzywd, poprzez pójście naprzód, odkryjecie cały swój majestat. Zresztą macie tutaj, jest dla was bogini Ajne, pełne zaufanie. Podejmij ryzyko i zacznij spełniać swe najskrytsze pragnienia. Czyli jak gdyby takie zaufanie do wszechświata, że jesteście prowadzeni we właściwym kierunku, że to wszystko czemuś służy, że nie pozostaniecie sami na swej drodze. Jeżeli podejmiecie to ryzyko, to wyzwanie, żeby pójść drogą rozwoju, no to okoliczności, wszechświat, wszystko to, co spotkacie na swojej drodze, będzie wam sprzyjało. Tylko musicie zaufać, że to jest właśnie ten właściwy kierunek waszego rozwoju, ale to jest jednak mimo wszystko piękna perspektywa, bo zaczyna się od wisielca i ten wisielec gdzieś tam cały czas jest obecny, ta energia zawieszenia, ale mimo wszystko jest transformacja, jest pójście do przodu, jest możliwość uzdrowienia swojego wewnętrznego dziecka, przepracowania swoich traum, swoich programów, czyli naprawdę dobre perspektywy rozwojowe. Co mamy, moi drodzy, w aspekcie męskim? W aspekcie męskim, na pozycji tego, co będzie wam pomagało, mamy kartę Moc oraz ósemka monet. To jest taki moment, kiedy wy już jesteście świadomi, że relacja bliźniaczych płomieni to nie jest taka sielanka, to nie jest takie wszystko wow, pięknie, ładnie, tylko to jest relacja, która w was wyciągnie na wierzch wszystko to, co ukryte, wszystkie cienie, wszystko to, czego się gdzieś tam człowiek wstydzi, wszystko to, co chciałby ukryć i macie tego świadomość, że to będzie tak naprawdę orka na ugorze, że to będzie ciężka praca nad sobą, nad tą relacją, aby to w ogóle dało jakiś profit, aby to zaprocentowało, że tu trzeba się wykazać dużą siłą, dużym hartem ducha, czasem może nawet i siłą fizyczną, że po prostu to wszystko będzie próbowało was ściągnąć w dół, to wszystko, co z was może wyjść na światło dzienne, ale wy będziecie w stanie poskromić tą swoją wewnętrzną bestię, tego lwa, który tutaj na tym obrazku jest taki podległy, jest łagodny, tej kobiecie, która nad nim góruje. Także będziecie w stanie tutaj to przełamać, jakby swoją wewnętrzną siłą dacie radę przejść ten proces bez jakiegoś większego szwanku. Aczkolwiek wy już na tym etapie będziecie zdawać sobie sprawę, że to jest tak naprawdę początek waszej świadomej drogi, początkowy etap bardzo długiego i mozolnego procesu. Procesu, który po prostu będzie wymagał dużo siły, dużo determinacji, dużo samozaparcia i naprawdę ogromnej, ogromnej pracy. Co wam będzie w tej pracy przeszkadzało? Macie tutaj, moi drodzy, czwórkę denarów oraz asa mieczy. No i to jest tak, że mam wrażenie, że wy tutaj się trochę boicie, że jeżeli opuścicie gardę, to stracicie to, co już osiągnęliście, że to wszystko pójdzie na nic, na marne, że po prostu zainwestujecie czas i energię w przedsięwzięcie, które nie ma racji bytu, które tak naprawdę jest skazane na niepowodzenie. Czyli taki brak wiedzy,
wiary w to wszystko, w sukces ostatecznego przedsięwzięcia. Wasze jakby logiczne myślenie weźmie tutaj nad wami górę. Tylko problem polega na tym, że relacji bliźniaczych płomieni no nie da się ogarnąć rozumem. To jest coś zupełnie wymykającego się takim zwykłym, rozumowym, logicznym zasadom. I tutaj też trzeba je odrzucić. Dopóki będziecie właśnie przywiązani do tej logiki, no to będzie wam ciężko po prostu przejść tutaj przez ten proces tak swobodnie. Będziecie cały czas gdzieś właśnie mieli te swoje blokady. Ten wisielec będzie w waszym życiu obecny. To jest właśnie to zamrożenie, bo to jest strach, niemożność ruszenia dalej, strach przed tym, co może czekać za zakrętem. Ale nie powinniście się tak naprawdę skupiać na tym, co jest za zakrętem, tylko iść po prostu przed siebie i to, co tam napotkacie, to po prostu otworzyć się na to, cokolwiek tam będzie się szykowało za tym zakrętem. Ale no, trzeba podjąć jakieś ryzyko tutaj w tej grze. Z czego sobie na dzień dzisiejszy nie uświadamiacie? Trójka kielichów i siódemka kielichów. No moi drodzy, wydaje się, że szczęście, sukces, jakieś świętowanie jest tak naprawdę w waszym zasięgu, jest blisko. No może że rzeczywiście będzie tutaj prowadziła do tego długa droga, ale to nie jest coś, co jest nieosiągalne, co dla was byłoby jakieś całkowicie nieodgadnione, całkowicie niemożliwe, tylko trzeba po prostu zamiast w świecie marzeń obracać się w rzeczywistości i konkretnie działać w rzeczywistości, nie tylko w świecie marzeń, w sferze takiej wyobrażeń naszych własnych, to czego byśmy chcieli, ale tak naprawdę boimy się po to sięgnąć. Czego was nauczy rok 2019? Do jakich konkluzji dojdziecie? Co uda wam się osiągnąć? Moi drodzy, dziewiątka mieczy i trójka monet. Ja tutaj rozumiem to w ten sposób, że tkwicie w takim błędnym kole waszych własnych lęków, takich waszych wewnętrznych napięć, waszych obaw, może jakichś koszmarów. Ciągle jest pytanie w was, co będzie, jeśli się nie uda. Natomiast nie bierzecie pod uwagę w ogóle tej drugiej opcji. A co będzie, jeśli się uda? Albo inaczej, no, nie ma możliwości, żeby się udało coś, jakieś przedsięwzięcie, jeżeli nie podejmie się ryzyka i nie spróbuje się czegoś osiągnąć. Tymczasem okazuje się, że tak naprawdę ta dziewiątka mieczy to są tylko jakieś tam wasze wyobrażenia, ale trójka monet pokazuje, że wasza wiedza na dany temat nie jest pełna, nie jest wystarczająca, żeby móc w ogóle takie wnioski wysnuwać daleko idące, że po prostu nie wiecie wszystkiego, trzeba poznać wszystkie fakty, żeby móc tak naprawdę ocenić swoje szanse na powodzenie. Natomiast w tym momencie dla was te fakty nie są znane. Wy widzicie tylko jakby wierzchołek góry lodowej i tutaj myślę, że rok 2019 przyniesie wam nową, konkretną wiedzę, którą już będziecie mogli wykorzystać, żeby wyjść z tej inercji, z tej energii wisielca, żeby wreszcie przekonać się, że macie szansę podjąć działania, które przyniosą jakąś wam określoną korzyść. I to będzie dla was największa nauka. Tym bardziej, że od przewodników duchowych macie kartę taniec, czyli mówiący pozwól sobie na taką beztroskę, na niegłówkowanie, na niezastanawianie się i zobaczcie, jak to pięknie się zgrywa z trójką kielichów. Tutaj jest tańcząca postać, tutaj również baletnica skorelowana z łabędziem, czyli taka lekkość, zwinność, czyli nie przejmujcie się tak bardzo tym wszystkim, co przytłacza. Nie róbcie jakby swojego życia takim przytłaczającym poprzez czarne myśli. Po prostu cieszcie się całym tym procesem, pozwólcie się prowadzić przez ten proces tak zupełnie swobodnie, naturalnie. No i macie na koniec boginię Brigitte. Nie wycofuj się, stań w obronie tego, co uważasz za słuszne. Ja to widzę tak, że wy właśnie stoicie przed tym zakrętem i już macie wrażenie, że tam za zakrętem czai się coś złego, coś, co przekreśli ostatecznie wasze dążenia, wasze plany, marzenia. I jesteście na ostatniej prostej być może. Może to jest już ostatni zakręt, za którym już rozpoczyna się naprawdę ostatnia prosta, ostatni etap tej wędrówki. I właśnie teraz nie możecie się wycofać z tego, bo być może ten taniec, ta radość, to świętowanie, już są naprawdę bardzo, bardzo blisko, ale jeżeli teraz się wycofasz, no to nigdy tego nie doświadczysz. Nigdy się o tym nie przekonasz, czy rzeczywiście tak by mogło być. Także moi drodzy, no tutaj myślę, zodiakalne ryby, wiele jeszcze przed wami pracy, wiele do przepracowania, no bo jest ta inercja, aspekt żeński, no czegoś z przeszłości nie może darować, nie może wybaczyć, czegoś mu brakowało, coś jest do przerobienia, coś jest do wybaczenia, coś jest do uzdrowienia w
sobie, aspekt męski, przełamanie impasu jest konieczne, czyli uwierzenie w to, że to wszystko ma sens i że nasze działania konkretne mogą zmienić rzeczywistość, że to my kreujemy tą rzeczywistość. Nie bać się tego, co znajduje się za kolejnym zakrętem waszego życia. I takim optymistycznym akcentem, moi drodzy, zakończę to czytanie. Mam nadzieję, że rok 2019 będzie mimo wszystko dla was owocny i że tą energię wisielca, energię impasu uda wam się po prostu przełamać na rzecz już konkretnych działań. Dziękuję wam bardzo serdecznie, życzę wszystkiego na nowy rok, życzę wam spokojnych, cudownych świąt oraz pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.